Siemano, jestem Aaron, a to jest kolejny odcinek z gry Margonem. Tak, i w tym odcinku porobimy sobie parę questów eventowych, chyba tak 3-3-3. 3-1, 1 to jest dzienne, a 2 zwykłe. No więc tak, jeżeli i te questy są w miasteczku tym takim eventowym. Musimy wejść, podejść do Bideo Crasha. Marzy mi się, żeby zobaczyć wasze miasteczko, jasne, choć my jesteśmy w Chicken Creek. Tak, Chicken Creek. Co ty robisz, kurko? A jak widzicie, jestem kurczakiem. Tak, i od razu chciałem też pozdrowić pewną osobę. Nie będę dokładnie jak się nazywał. Coś na Q, chyba QE, coś tam. Się nazywał. Miałem go w przyjaciołach, ale już go nie mam, nie wiem dlaczego. I tak, i ta osoba właśnie mi dała parę ciekawych itemków, między innymi to te bransolety, bardzo mrocznego Patryka. Mhm. Tam jeszcze parę rzeczy było, tam parę na aukcji zostawiłem i chyba jedno albo dwie przeniosłem sobie depozytem na inną postać. Więc tak, więc bardzo, bardzo dziękuję. I jeżeli to oglądasz, to możesz napisać w komentarzu, że to ty. Tylko nie kłamać, tylko to on ma napisać, tak. Tak. Dobra, no to tak. To możesz tam napisać w komentarzach. No więc tak. A jeżeli znajdę jakoś twój nick, to gdzieś napiszę, to ja może. No więc tak. Dobra. No to zaczynamy questy. Najpierw zrobimy sobie ten dzienny. Żeby ten dzienny zrobić, to ja musimy iść do tutaj. Nie ty. Lisy Barnes. Barnes. Właśnie strapioną. Nie, ale w jakiś sposób. Dobra. I ona chce, żebyśmy zdobyć dla Lisy Barnes 5 kraszanek w różnych kolorach. Jest to zielona kraszanka, żółta kraszanka, czerwona kraszanka, niebieska kraszanka i fioletowa kraszanka. Tak, te kraszanki latają z tych zajączków wielkanocnych i one są we wszystkich miastach i też gdzieś na mapkach obok miast chyba też są. Dobra, mam do ciebie. No i dostajemy jedno jajeczko. Za to tam 5 punktów honoru i trochę expa. Teraz sobie weźmiemy tutaj tego questa. Bo tam trzeba będzie odczekać 30 minut, więc tego sobie wezmę i zaczniemy kolejnego. A to jest w ogóle Dr. Chicken House. Tak, Chicken House. Możecie się domyśleć, gdzie on jest. Tutaj jest taka możliwość, możesz otrzymać oficjalną odznakę mieszkańca miasta, jednakże musisz mi udowodnić, że znasz miasteczko jak własną kieszeń. Nie ma problemu, powiedz w jaki sposób mogę ci to udowodnić. Dobrze, masz zatem 30 minut, żeby przejść się po mieście i porozmawiać z jego mieszkańcami. Pamiętaj, każda informacja może być cenna, gdyż przyjdzie ci zaliczyć trudne testy. Wróć, gdy będziesz gotowy, tak. On właśnie to robi. A w ogóle ten... Muszę się popytać, bo nie jestem pewien, kto mi tutaj sprzedawał ten... coś fajnego. A tam było jedno takie pytanie i właśnie nie wiedziałem, jak na nie odpowiedzieć. A to nie... A ty też nie? Może Ashton? Też nie. Dobra, nie wiem. To idziemy robić tego questa. Może zgadnę. Może ten Brian? Zapytajmy Briana. A zastępca szeryfa tam jest? Nie, a to? Tak, to on. Dobra, ja zakończę się z Brian McCowen. Dziękuję. No więc tego kolejnego questa. Teraz tutaj to brzmi, masz 30 minut na zapoznanie się z miasteczkiem i jego mieszkańcami. Tutaj mam iść do Mały Wódz Wielki Niepokój. Czy można się przełączyć? Nie zostałeś jeszcze przyjęty do grupy, tylko członkowie rady mogą brać udział w zebraniach. Blada twarz nie może być członkiem rady. Znaczy blada twarz może chociaż posłuchać? Tak, a najpierw blada twarz musi zapalić z radą fajkę pokoju. Zgoda, na czym to będzie polegało? Czy to bardzo śmierdzący rytuał? Będzie to polegało na paleniu fajki. Fajeniu palki, hehe. Której nie mamy. Aha, to świetnie, nie możecie jej pożyczyć od siedzącego byka. Widziałem, że sobie jakoś popadł. Siedzący byk to straszny egoista. Poza tym on jest na wojennej ścieżce z bladymi twarzami. Ale nie smuć się. Gdy zdobędziesz tę fajkę, na pewno ją z tobą zapalimy. Skąd mamy wytrzasnąć? Zrób ją sam.
lub każ innej bladej twarzy ją zrobić. Ok, więc idziemy po 6 bladej twarzy. Znajdzie w mieście kogoś, kto zajmuje się wyrobem przedmiotów z drewna. I jest to tutaj w domu pogrzebowym. Ten ziomuś, tak. Chyba jakiś Grimstone, czy jakoś tak. Jakoś takoś. Dobrze. Idziemy do pana. Ale to jest dom pogrzebowy. Tak, Bill Grimstone. Wykonujesz pewne przedmioty z drewna. Może potrafiłbyś wystrugać dla mnie fajkę? Fajkę? Czy ja wyglądam na dziadka, który od czasu do czasu lubi sobie popalać? Nie zajmuję się takimi rzeczami. Ja nie wiesz w takim razie, kto mógłby mi strzelać fajkę do palenia, na przykład tytoniu? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale myślę, że powinieneś szukać takiej osoby poza naszym miasteczkiem. To jeżeli żadnej fajki nie dostaniesz. Rozumiem, dzięki za radę. Więc wychodzimy. Poszukaj w krainie rzemieślnika, który zajmuje się prawem i sprzedażą przedmiotów z drewna, tak. A i od razu, jak możecie zauważyć, ten quest nie jest zbyt trudny. Jedyna rzecz, która mi stoi trochę czasu zajęła do myślenia, to był tutaj, żeby pójść do tego domu pogrzebowego. Tak. Bo jak możecie wiedzieć albo nie wiedzieć, ja nie lubię za bardzo z solucji korzystać. Czasami korzystam, jak już się wkurzam, ale dobra. I tak kto robi coś z drewną, to jest oczywiste, że Huslin. No, przecież wiadomo. Nie potrzebuję łuków, choć znam pewne prymitywne plemię, którym zapewne by się przydały. Mniejsza o to, przychodzę w innej sprawie. Słucham, w jakiej sprawie przychodzisz? Potrzebuję drewnianej fajki. Może się uda mnie wystrugać? Mogę, ale zapłatą. Będzie to wymagało czasu i surowców. Tylko nie używam cię załatwić drewno. Skąd wiedziałeś? Akurat się skończyły. Akurat skończyły mi się zapasy drewna dębowego, a będzie ono idealne. Jako materiał na fajkę, zagadaj z jakimś drwalem w sprawie tego drewna. Ja mam pełno zleceń, nie mogę się stąd ruszyć. No dobra, ale jeśli załatwię to drewno, to masz wystrugać dla mnie fajkę w pierwszej kolejności. No i mamy załatwić drewno od drwala. Potrzebuję jakiegoś drwala i pod niego trochę drewna dębowego. No, a kto to jest drwal? Znacie jakiegoś innego drwala? No właśnie, tutaj jest drwal. Edgar chyba się nazywa. O, możemy króliczkę sobie ubić. Fajnie kraszanka przy okazji wyleciała. Fajniutko. O, kolejna. Dobra. Może sobie też. No, z tego łódka wyleciała. A ten był chamski. No, Edgar. Potrzebuję trochę drewna dębowego. Konkretnie ile mogę zarobić, to zależy. Musisz zapłacić 500 zł z góry albo odmawiam. Widzę, że twardo negocjujesz, niech ci będzie. Dobra, daj mi 5 minut, zaraz załatwić to drewno. Gdzieś w centrum Itchan widziałem to rodny dom. Dobrze się składa, że akurat nie ma tam zbyt wielu ludzi. Ten? Czy ten? Nie wiem, tutaj jest gdzieś centrum Itchan, więc okej, to raczej nigdzie nie ma. To nie są chyba dęby. Tak, i mamy poczekać 5 minut, więc... do zobaczenia za 5 minut. Okej, już chyba powinno minąć te 5 minut. Więc podejdźmy tutaj do naszego koleżki. Tak, masz dla nas drewno, więc fajnie. Drewno dębowe zajęcie się z Huslinowi. My za nich otrzymane drewno Huslinowi. Tak, to jest bardzo trudne, bo nie wiemy, gdzie mamy iść. Więc tak. Dobrze. Tutki jakiś stoi tutaj. Tutki, sutki. dobra. Polak, Francuz. Oryginalnie. Mam dla ciebie materiał na fajkę. Panie, rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki. No co, trzeba poczekać. Pokaż mi, no to drewno. Trzyma to ona. Zdecydowanie ten materiał trzeba rozpatrywać w kategorii cudu. Tak senka tego kawałka jeszcze nie widziałem. Daj mi z 5 minut. Uff, już się bałem, że powiesz 50 godzin. W takim razie będę w pobliżu. Tak, i znowu musimy czekać, więc do zobaczenia za 5 minut. Okej, już chyba minęło 5 minut, więc możemy tutaj do Huslina zagadać. Tak, dobrze, zapłacimy. Dziękuję i polecam się na przyszłość. No, kurde, kurczaku.
Senka to fajka. Indianie nie powinni narzekać na jej jakość, zanim się o małemu wodzowi. Tak, mamy zanieść fajurę małemu wodzowi, tak. Oni sobie szluga jarą. Kurczę, no nie tyle szluga, co fajurę, ale... Okej. Okay. Niech mu będzie. Fajka zdrowsza. dobrze, dobrze. Czy mamy astralnego teleportera? KH. I idziemy do naszego kuciaka. Tu jest ten kuciak. Kuciok. Tak, jasne. Ciekawe, czy mogę odpowiadać na te pytania. Jakbym nie wiedział, jak odpowiedzieć na jakieś pytanie, to mam tutaj właśnie solucję. Właśnie w takich przypadkach używam solucji, bo tak. Bo jakoś ten nie chciałbym się wszystkiego zapamiętywać z tego miasta, bo to miasto mnie jakoś za bardzo nie interesuje. Mam do ciebie fajkę, trochę synkata, ale zawsze coś. Co? No taka synkata? Przecież ostrzegałem cię, że jest trochę dziwna. Niech będzie trochę, teraz bada twarz, musi przynieść trochę ognistej wody. Odwiedź saluny i zdobądź dla Indian ognistą wodę. Tutaj jest salun. Więc idziemy do salunu. Aha, to jest Brian McOwen. Jest salun. W ogóle ten Blade Dancer tutaj cały czas nie stał. Nie wiem, możliwe, że tak. Jest barman. Można u ciebie dostać coś na wynos. A czego konkretnie potrzebujesz? Może jakiejś wody ognistej? Co? Tak na porządny alkohol mówią tylko dzikusi. Szanujący się salun i nie używamy języka czerwonoskórych. Kurde. Już chcę być rasistą cały czas. No dobra, daj cokolwiek byle tanio. Masz cały antałek wina. Goście narzekają, że strasznie cierpkie. Nie będę narzekać swojej reputacji. Narzę swojej reputacji, serwując ten sikacz smacznego. Beczka z zepsutym winem. Okej. Okay. A więc idziemy do naszych czerwonoskórych. O, tutaj, panie mały wodzu. Udało mi się zrobić trochę alkoholu. On chce teraz tytoń i mamy iść do siedzącego byka, tak. Wyciągnie od siedzącego byka ususzony liść tytoniu. Ten byk jest tutaj, tak. To nie jest byk, tylko też ten indoor. Ale nazywa się siedzący byk. Możemy sobie zajączkę ubić. O, fajnie, kreszonka. Zielona. Tu znowu. Znowu zielona. Goddammit. Jest siedzący byk. Czego chcesz? Życie ci niemiłe? Potrzebuję suszonego tytoniu do palenia. Może możesz mi go trochę odsprzedać? Nie. Ale się niemiły. Co mogę zrobić, żebyś zmienił zdanie? Nic. Rozmowny też nie jesteś. Za to głośno burczy ci w brzuchu. Może byś coś zjadł. Nie jestem godny. No może trochę. Przyniosę ci co zechcesz, jeśli dasz mi trochę tytoniu. Tatanka. Chcesz mięso z bizona? Tatanka. No dobra, zaryzykuję i przyniosę ci to mięso, tak. To jest o takie tatanki, bizony. Nazywają się tatanki. My je ubić i otaz z nich takie mięso z tatanki. Mam cię mięso z tatanki. To jak zmierz je, jak je za tytoń? Masz ten tytoń, jestem głody, więc nie zawracaj mi głowy. Ususzony tytoń. Dobra, więc musimy to teraz zanieść małemu wodzowi. Zanieść ususzony tytoń małemu wodzowi. Aha, mały wódz, wielki niepokój. Mam ususzony tytoń i otrzymaliśmy tutaj wszystko rzeczy fajne. 50k, 100 punktów honoru. I to jest czar wielkanocnego kurczaczka. Aha. Tak, czar wielkanocnego kurczaczka, który jest taki sobie... No, powiem, że jest słaby. Na pewno jest... Ej. Ej, chwila. Czy to przypadkiem... Coś się tutaj stało się? Bo to... Przywracał 250 punktów życia, a nie 70. Why? Aż sobie to zdejmę. To jest takie smutne, no bo dobra, założę. Moje hero, piękne. Dobra, więc ukończyliśmy już dwa questy, więc zaczynamy tego. U szeryfa Longbarella.
Tak, jestem, chciałbym przystąpić do testu. Świetnie, zasady są proste. Dostajesz 10 pytań, na które musisz udzielić prawidłowe odpowiedzi. Jeśli się pomylisz kolejną próbę, będziesz mógł wykonać za godzinę. Gdy zaczniesz testy, nie możesz go przerwać. Przerwanie zadania sprawi, że otrzymasz wynik negatywny i będziesz musiał go powtórzyć. Wszystko jasne, zaczynajmy. Kto wraz z podopiecznymi zajmuje się tworzeniem kraszanek na tegoroczne święta? Prawdopodobnie to jest Lisa Barnes, ale jeszcze sobie sprawdzę. Trochę tutaj tak. Więc F3 i kto? Nie ma tego? What the hell? Już czas, kto wraz... Nie ma tego. To żal. To nie będzie Lisa. Kto, no dobrze, kto prosi o zakupienie cukierków? Tego nie wiem. Kto... No, gdyby prosi... Frankie Joe. Kto zajmuje się wyrobem przedmiotów użytkowych z metalu? Dzisiaj był jakiś kowal. Kuźnia tam była. Tylko nie pamiętam, jak się nazywał, goddammit. Na pewno nie Butcher, Cody też nie. Cody to jest pies. Bill Grimson też nie. Dobra, zobaczę jeszcze. kto zajmuje się wyrobem przez Hans. No to dobrze, już prawie byłem blisko tego. Kto w swojej ofercie posiada koszyk jajek? A był to Brian McOwen. Kto zaopatruje Chicken Creek w różnego rodzaju wypieki? Też Brian chyba? Bo jest kucharzem? Jeszcze zobaczę. Kto, jak to było? Kto zaopatruje? Tak, też McOwen. Brian McOwen. U kogo można zrealizować wyzwanie zajączka? Wyzwanie zajączka? Czyli coś takiego? A tak, to słowo zajączka, kurde. Dobra. Gary Challenger. Można się domyśleć. Challenger. Jaką ilość złotych jajek trzeba posiadać, aby móc dokonać zakupu przymiotu? Kamizelka Kowboja 4. 30 złotych jajek. Jakiego koloru góry znajdują się w Chicken Creek? Brązowego. Kto z Karkhan prosi, potrafi zaprowadzić nas do Chicken Creek? Billy Crash. Ale co znajduje się na wschodzie? Chicken Creek. Na wschodzie to jest wschód, więc to jest chyba kopalnia. Yeah! Udało się. O, level dobiłem. 30 złotych moment, 50 honoru i 3 przedmioty. Tutaj dwa przedmioty to są te jajka, a tam też dostaliśmy jajka, więc mamy już 17. I tutaj ten jeden przedmiot to jest zwój wywołania depozytu. Tak. Więc tak, to by było chyba na tyle z tego odcinka. No więc cześć i pa!